Jak mówić o większości świata? W pewnej niewielkiej osadzie mieszkało czworo ludzi, któregoś dnia dowiedzieli się, że w pobliskiej jaskini pojawił się słoni. Ponieważ nie mieli pojęcia, jak wygląda to zwierzę, wspólnie zdecydowali się na wyprawę do jaskini, w której panowała kompletna ciemność. Gdy dotarli na miejsce, zaczęli badać i dotykać słonia. Pierwsza osoba powiedziała: „Słoń jest filarem." Ależ nie, słoń jest jak włócznia, oznajmiła druga. Skądże znowu? Słoń jest jak wąż. Czwarta osoba stwierdziła: Słoń jest jak duży wachlarz. Każdemu i każdej z nas takie sytuacje zdarzają się codziennie. Jesteśmy odbiorcami niezliczonej liczby obrazów i wiadomości, będących wycinkiem rzeczywistości. Wiadomości te nie są neutralne. Przekazują jakiś obraz świata, wąską perspektywę mogą utrwalać i powielać stereotypy lub wręcz przeciwnie, podważać je i kwestionować. Warto czasami zrobić stop-klatkę i zastanowić się, jak ja wykorzystuję przekazy medialne, jak mówię o innych osobach i je pokazuję. Organizacje zajmujące się pomocą i edukacją spotykają się z tymi wyzwaniami na co dzień, dlatego w tworzeniu swoich komunikatów stosują zasady, którymi chcemy podzielić się też z Tobą. Gdy korzystasz z mediów, sprawdź, czy informacje są rzetelne, a najlepiej porównaj wiele różnych źródeł, wtedy masz pełniejszy obraz. Poznając świat, najlepiej słuchać przekazów bezpośrednich. Następnym razem, oglądając wiadomości, zwróć uwagę, kto opowiada historię. Czy ludzie mówią w swoim imieniu, czy ich wizerunek pokazywany jest za ich zgodą? Zadaj sobie pytanie: czy ten obraz jest stereotypowy? Czy to, co widzę, to całość, czy wycinek historii? Jakie elementy pozostają niewidzialne? Kwestie globalne i pomocowe są bardzo złożone, i wiele elementów trudno nam dostrzec, lub nie są nam one pokazywane. Zauważ, że język kształtuje sposób, w jaki widzimy i pokazujemy świat. Dlatego dobieraj słowa starannie, z uwagą. Każde jedno zmienia znaczenie Twojej wypowiedzi. Zastanów się, czy ktoś gra na Twoich emocjach. Szokowanie cierpieniem jest przemyślanym zabiegiem, który odbiera osobom przedstawionym godność. Pamiętaj, że każda historia ma wiele perspektyw. Dwie osoby mogą widzieć tę samą rzecz zgoła odmiennie. Szanuj odmienne perspektywy. Gdy mówimy o innych, jesteśmy świadomi, jak ważny jest szacunek, równość i godność. Dlatego chcemy podzielić się z Tobą naszym doświadczeniem i wiedzą na ten temat. Pobierz naszą publikację Jak mówić o większości świata i dowiedz się więcej.